Proponowany przez nas aparat korekcyjny Marcin ma szansę stać się dla Państwa właściwym sposobem zapobiegania i leczenia palucha koślawego. Używanie aparatu nie jest kłopotliwe i wykazuje dużą skuteczność poprzez utrzymywanie palca przez długie godziny snu lub wypoczynku w skorygowanej pozycji. Instrukcja użytkowania aparatu korekcyjnego Marcin. Po umyciu stóp i przeprowadzeniu gimnastyki zakładamy aparat na stopy. Literką L oznaczony jest aparat na lewą stopę, literką R na prawą stopę. Przed nałożeniem aparatu należy rozpiąć rzep i ściągnąć go z górnego ramienia aparatu. Aparat należy wsunąć na stopę tak, aby okrągła część wyklejona piankowym materiałem znalazła się między paluchem a pozostałymi palcami. Opaskę skórzaną należy ustawić tak, aby obejmowała wewnętrzną część stopy na wysokości zniekształcenia. Taśmę ściągającą zaczepioną na dolnym ramieniu należy przeciągnąć po zewnętrznej części stopy do zaczepu na górnym ramieniu i z powrotem. Następnie ustalamy siłę korekcyjną rzepem. Taśma i rzep otacza tylko połowę stopy. Rzep jest wystarczająco długi, aby otoczyć nawet bardzo szeroką stopę. Zaleca się stopniowo zwiększać siłę naciągnięcia rzepu. W przypadku wystąpienia bólu siłę korekcji należy zmniejszyć. Jeśli główka aparatu jest zbyt wąska, powodując ucisk palucha, należy ją delikatnie rozszerzyć palcami do pożądanej szerokości. W aparacie korekcyjnym Marcin, jako jedynym z grupy aparatów ortopedycznych na stopy, zastosowano elementy w postaci naturalnej skóry juchtowej, dzięki czemu aparat jest trwały i bezpieczny. Sposób czyszczenia. Aparat należy myć w wodzie z mydłem w temperaturze do 40 stopni. Nie suszyć w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła.